8 października Polska Szkoła Średnia nr 24 we Lwowie obchodziła 110 lat od śmierci Marii Konopnickiej. Specjalnie z tej okazji uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali szereg wydarzeń edukacyjnych poświęconych życiu i twórczości polskiej poetki. Corocznie tradycyjnie obchodzimy Dzień Urodzin Marii Konopnickiej w postaci konkursów Maria Konopnicka Dzieciom i Młodzieży, ale niestety w tym roku nie udało się, ponieważ dzieci, szkoła była na kwarantannie i myśmy nie pracowali, postanowiliśmy tą datę zmienić i cały dzień dzisiaj poświęcamy Marii Konopnickiej. Przy wejściu szkolnym zainstalowano wystawę planszową poświęconą patronce szkoły. Uczniowie rozpoczęli dzień od śpiewania hymnu szkoły Roty, pieśni do słów Marii Konopnickiej. W młodszych klasach nauczyciele opowiadali o patronce, a dzieci deklamowały jej wiersze. Klasowa kierowniczka 4 klasy bardzo ładnie wszystko zorganizowała, wyuczyli wiersze, pokazywały mi różne filmiki o Marii Konopnickiej, czyli dzieci były zadowoleni. Bardzo mi się podobało, dlatego że opowiadaliśmy jej wierszyki różne. To sukienki wciąż odmienia, a co zniszczy kapeluszy, same utrapienia. Maria Konopnicka jest naszą patronką szkoły, więc jednak młodsze klasy muszą wiedzieć o Marii Konopnickiej. Maria Konopnicka zmarła we Lwowie. Jest pochowana na cmentarzu Łyczakowskim. Uczniowie i dyrekcja szkoły złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie poetki.